W dniu dzisiejszym krętymi ścieżkami zawędrowaliśmy do stolicy Santorini, do miejscowości Fira. Stolica wyspy, a jednocześnie drugie zaraz po Oja, najchętniej odwiedzane przez turystów miasto. Miasteczko znajduje się na wysokości około 300 metrów na klifie. Ma się wręcz wrażenie, że jest ono na nim zawieszone. Fira znajduje się mniej więcej pośrodku wyspy. Poruszając się serpentynami z portu, zobaczymy ją na wysokim cyplu w postaci białych domków wyglądającym niczym śnieg. Idąc od dworca autobusowego, udajemy się pod górkę na tak zwany taras widokowy. Jest to centralne miejsce Firy, w którym ludzie z licznymi lornetkami, aparatami, kamerami obserwują zachód słońca. Z tego miejsca można również podziwiać kalderę. Przy tym miejscu znajduje się również niezwykle imponująca budowla, ortodoksyjny sobór metropolitalny, czyli innymi słowy katedra ortodoksyjna. Można powiedzieć, że ta budowla jest nowa, gdyż jej pierwotna postać runęła w trakcie trzęsienia ziemi w roku 1956. W środku znajduje się bardzo ładna mozaika, jednak katedra ma różne godziny otwarcia, które owiane są tajemnicą. Pierwszy raz, jak przyszliśmy, była zamknięta. Wracając, trafiliśmy, że była otwarta. W cieszeniu oczu cudownymi widokami podążamy w głąb miasta. Uliczka, którą podążamy na wyższy poziom miasta, zwana jest Złotą Uliczką. Skojarzeń, dlaczego taka nazwa, może nasuwać się wiele. Jednak gdy znajdziemy się na niej, w mgnieniu oka pojmiemy, dlaczego taka nazwa, a nie inna. Chanel, Prada, Gucci, Rolex to tylko część marek, których misterne wyroby lśnią w witrynach sklepów. Jeżeli zdoła się nam przejść obojętnie obok tych błyskotek, podążając cały czas za wskazówkami cable car, dojdziemy do drugiego, najchętniej odwiedzanego miejsca miasta. Ja też.
Quick. On the, you see that cat on video? What? You see that cat? What cat? Ya, yo tampoco llevo mucha, ¿eh? €10 jedna przejażdżka. Halo! Halo! Doki! Założony ten kaganie jeszcze leje, a ten sra. No. No. W Firze znajduje się tak zwany stary port, Old Port, w którym wielkie wycieczkowe statki nie mogą dobijać do samego brzegu. Do portu prowadzą dwie drogi. Schody oraz kolejka linowa. My zeszliśmy do portu schodami, a następnie z portu wyjechaliśmy do góry kolejką. Trzeba mieć na uwadze, czy na tzw. redzie stoją ogromne wycieczkowce, bo jeżeli stoją, to na pewno będzie bardzo duża kolejka do kolejki, aby wyjechać do góry do Firy. Schody liczą około 600 stopni i prowadzą w samym słońcu. Niedogodnością jest też stopień wyślizgania, przez co stąpając trzeba uważać, żeby się na nich nie poślizgnąć. Inna niespodzianka, którą możemy spotkać na schodach, to ostatni sposób dostania się do portu, czyli santoryjskie taksówki, które tutaj przybrały postać osiołków. Niestety, jako że właściciele osiołków do tej pory nie zorganizowali żadnego miejsca zrzutu ich naturalnego paliwa. Tak na miny również trzeba uważać. No. Thank you.
start walking there, with there. Thank you.
Nasz spacer po Wirze trwa już kilka godzin. Zbliża się zachód słońca. Zajmujemy więc dogodne miejsce do jego obserwacji. A naprawdę robi niesamowite wrażenie, bo tłumy ludzi, którzy gromadzą się wokół nas, aby obserwować ten magiczny zachód słońca, robi niesamowite wrażenie. Zobaczcie zresztą sami na filmie i na zdjęciach, jakie udało mi się zrobić. Lochy improwizoryczne, bo nie jest prosto, na magnetę. W dniu, w którym zwiedzaliśmy Firę, miało miejsce coroczne święto ognia. I na sąsiedniej wyspie był zorganizowany spektakl Ogień i Dym, który imitował wybuchy wulkanu. Przy zachodzącym słońcu z tarasu widokowego było to niesamowite widowisko. Niektórzy podpływali również na łódkach, aby widzieć to z bliska. Mieliśmy niesamowite szczęście, że akurat tego dnia byliśmy w stolicy Santorini w Firze. Dziękuję.
Już jest już daleko, nie? O. Premio estaba en la carrera de chiquillo. ¿Ah? Era para que todas alcanzaran. ¿Para cantidades? ¿Así? Sí. Tak wygląda wieczór tutaj, niesamowity ruch jak w Rzymie, a jesteśmy w Santorini, na Santorini. Tutaj jest dworzec kolejowy, kolejowy, autobusowy, tu jest dworzec, no. Dworzec, o, tu jakiś mi mruga, hej, cześć, lubię cię. Fira nie jest miastem skomplikowanym, podobnie jak żadne inne z miast na wyspie. Praktycznie składa się z trzech równoległych do siebie ulic oraz paru, które je przecinają w poprzek. Główna ulica to ta, po której poruszają się samochody i autokary. Krętymi ścieżkami dotarliśmy już do końca tego odcinka. A ja dziękuję za uwagę i zapraszam do komentowania, lajkowania i subskrybowania mojego kanału. Jak również zapraszam na kolejny film.